Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wiecki Gamer. W dzisiejszym hashtag 20 odcinku nagram dla was nową wersję Stumble Guys w hashtag 20 odcinku. Ale zanim to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Kulnen Boja, pozdrawiam Jowamuchi, pozdrawiam Gabrysię Paruńską, pozdrawiam Kingę Górską, pozdrawiam Kacieja, pozdrawiam Hajka to Blade, pozdrawiam Eluwę Tokundzi Siumane na kółkach, pozdrawiam Krystiana Bodzionego, pozdrawiam Krystiana Chętnika, pozdrawiam Kaliksa, pozdrawiam Najka, pozdrawiam Kamila Rada, pozdrawiam Hejka Double Night, pozdrawiam Samka Piotra Kozińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Cichutki Uwu, pozdrawiam Magdę, pozdrawiam Zosię, pozdrawiam Julię, pozdrawiam Simpi Juli, pozdrawiam Mongoła, pozdrawiam Dereca, pozdrawiam Lana Del Rey, pozdrawiam Patryka Ciepiele i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz naciskam na zagraj i gramy. Cieszycie się, że teraz jest nowa otoczka? Bo ja bardzo. No to gramy tą legendarną postacią, którą kiedyś trafiłem z jakiegoś pudełka albo jakiegoś innego boksa. I zaczynamy. Ale będzie tutaj ciężka mapa, mówię wam. Mój kolega DJ i podłoga, bo mi mnie noga, grał kiedyś na tej mapie i wygrał. Powiem wam, że nam podnieśmy. O Boże. Dobrze. Dzięki. Dzięki za odbicie. To niepotrzebnie. Kurde, ale dużo tutaj tych przeszkód. Tutaj na spokojnie przejdziemy. Nie. Och, to mnie wkurza powoli. Staram się jak mogę. O, teraz dziękuję bardzo. I teraz to mnie mniej wkurzyło, bo pomogło mi dojść do mety. Jestem aż tam daleko, daleko, chłopie, do mety. Ale wierzę w ciebie. Jeszcze masz 4 szanse, bo przeciwnicy czyhają. O ile dotrzesz? Już chyba nie dotrzesz. A może? Nie, to już twój koniec. Ja przechodzę dalej, a ty odpadasz. Widzicie, jestem tutaj jako Wojciech 2000. Gram też z moim kolegą Domino Live'em i też przegraliśmy. Gram też w Hejka to Blade i też przegraliśmy niestety. A zobaczymy, jak mi pójdzie samemu, bo ponoć samemu lepiej się gra bez kogoś. Ej. Ej, no całkiem nieźle. Zobaczcie, jestem pierwszy. Zobaczcie, jestem w tyle za przeciwnikami. Dobrze. Dobrze. No dobrze. Jest, przechodzę dalej. No dzisiaj nagle jakieś mam szczęście, że wygrywam Stumble Guys, bo ostatnio nie dałam rady. Myślu,
weź mu pomachaj też, bo ci puścił wiadomość Andrzej. To tak pomachaj, albo napisz mu, życzę panu miłego. Ale wam nie przeszkadzaj, nie można wysłać wiadomości. Nie wiem dlaczego. Może usunął zaproszenie. No tutaj już za bardzo nie wygram. Tutaj już za bardzo nie wygram, widzowie, bo tu jest ciężka mapa. No, ale przynajmniej dotarłem do trzeciej mapy. O, no niestety, odpadam. Wygrał oczywiście TumbleGuy, hashtag 4002, wygrywa Gorek, hashtag 4264. Przykro mi, ale ja na tej mapie jestem coś słabe i słabiej se radzę. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Czekajcie, jeszcze reklama. Jeszcze tutaj se odbiorę coś za poszczególne misje. No i super. Ale jeszcze mi brakuje ponad 700 albo nawet 800 punktów do 850 punktów. To jeszcze do tego klejnota jeszcze brakuje mi dużo, dużo punktów. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przyfajny odcinek z nowej otoczki Masters of the Universe w StumbleGuy, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wiecki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pan Narka. Pa, pa. Miłego dnia wam życzę. Pozdrawiam was, Paweł Wiecki Gamer.